Witam panie i panowie, Solvidro z tej strony waszych ekranów i witam was w Turmoil, grze, w której będziemy przede wszystkim wydobywać olej i rozwijać nasze małe naftowe imperium. Wejdźmy sobie do kampanii głównej. Jak widzieliście pewnie jeszcze przed chwilą w menu, mamy też możliwość zakupienia DLC, aczkolwiek ja DLC nie mam, więc skupimy się na podstawowej kampanii. Na samej górze możecie zobaczyć moich przeciwników i mnie, którego zasłania moja kamera. Uwierzcie mi na słowo, że mam najwięcej pieniędzy, ponad 109 tysięcy, a więc jesteśmy nadziani i to zdrowo. No i cóż, przede wszystkim teraz jesteśmy w miasteczku, w którym będziemy przebywać mniej więcej połowę gry, bo tutaj kupujemy mnóstwo różnych ulepszeń, stajni na przykład. W warsztacie mamy krety, mamy rozmiar skanera do kupienia. Tutaj możemy brać pożyczki, tutaj możemy sobie zmieniać, właściwie kupować rozmiar silosów. Zaraz wam wszystko pokażę, jak to wszystko działa. Natomiast na pewno chcę sobie kupić tylko ten jeden, to jedno ulepszenie, to są szyby naftowe. Zaraz o tym porozmawiamy, jak przejdziemy do gry. Nie będziemy dużo siedzieć w miasteczku. Dość powiedzieć, że nasze wizyty w miasteczku będą się praktycznie sprowadzały do tego, że będziemy sobie kupować kolejne ulepszenia właśnie, a także kupować ziemię, z której później będziemy wydobywać ropę. No i właśnie teraz do tego sobie przejdziemy. Tak oto wygląda gra. Nie chcę za bardzo jeszcze nic robić, a właściwie to zacząć coś robić. Na początku powiem tylko, że na górze możecie zobaczyć, że mamy dużo różnych rzeczy. Gra, no, dzierżawa terenu w tym wypadku wygasa nam 31 grudnia, więc mamy cały rok na wydobywanie terenu z tego miejsca. No i jak będziemy grać? No zaraz zobaczycie, jak będziemy grać. Będziemy przede wszystkim skanować teren w poszukiwaniu oleju i mieć nadzieję, że coś znajdziemy. O, coś znaleźliśmy, jest dobrze. Oczywiście są skróty klawiszowe, których ja nie pamiętam, bo po co. I tak oto będzie wyglądało. Tak oto będzie wyglądała większość naszej gry. Czyli będziemy wydobywać ropę z kolejnych, czy olej, ropę. Ropę pewnie, bardziej niż olej. Z kolejnych miejsc i sprzedawać do prawego bądź lewego, prawej bądź lewej fabryki. Będzie. Oczywiście grę można w razie czego przyspieszyć. Mamy od tego X. Jak widzicie, moje koniki, moje wozy zapełniają nam tutaj swoją ładowność. No i zacznijmy sprzedawać, bo naszym celem jest oczywiście wydobycie jak największej liczby oleju czy ropy i sprzedanie po jak najlepszej cenie. I aby to zrobić, mamy bardzo dużo różnych możliwości. Możemy przede wszystkim faktycznie kupować, rozwijać te nasze koniki, które mamy tutaj, czyli to są ulepszenia w czasie rzeczywistym. Możemy kupować więcej koników. No i możemy po prostu sprzedawać, a możemy również kupować zbiorniki, o których napomknąłem, jak byliśmy w mieście. I w ten sposób czekać, żeby mieć jak najwięcej... O, to jest duży, to jest bardzo duże miejsce, bardzo duża, jak ona ma, bardzo duża kieszeń. Radiestete, okej, niech będzie. Nie pamiętam, jak oni się nazywali po angielsku, w każdym razie radiesteta, no to Dowser chyba oni się to... O, gra na początku wyszła tylko po angielsku, więc nie dziwcie się, że znam przede wszystkim grę po angielsku, po polsku dopiero po jakimś czasie się pojawiła. No i trzeba sprzedawać, bo no, widzę, że mamy całkiem niezłą możliwość zysku. Powiem tak, nie jest to absolutnie gra, w której trzeba dużo wyjaśniać. Tak naprawdę większość spokojnie będziecie
wiedzieli z tego małego gameplayu, także myślę, że nie będę specjalnie wyjaśniał, co się czym robi. Dość powiedzieć, że tak naprawdę taka podstaw to jest właśnie znajomość tego, że musimy postawić sobie szyb naftowy, musimy cały czas trzymać oko na cenach, prawe i lewe przedsiębiorstwo, fabryka, jakkolwiek zwał, tak zwał. No i już część z mechanik, które tutaj widzicie, jak na przykład właśnie ta gruba rura, albo chociażby ten radar, którego używam, czy skaner właściwie, są to już rzeczy, które otrzymujemy, które możemy dokupić sobie później. Także, tak jak wspomniałem, gramy w połowie mniej więcej, jesteśmy mniej więcej w połowie. Ale z takich różnych trików, które mogę wam na pewno sprzedać i jeżeli zechcecie kupić tą grę, albo kupić tą grę, albo będzie na przykład darmowa na Steamie, wow, to jest niezła kieszonka, to warto wspomnieć, że na przykład tak jak tutaj mamy tą rurę teraz, no to widzicie, że mamy jedną rurę i do niej mamy podłączoną drugą rurę. I w tym momencie... O, więcej koników! Większa ładowność koników przede wszystkim. Dobrze. Zaraz wyjaśnię, co tutaj się stało. Mianowicie, jak widzicie, teraz na przykład mamy tą grubszą rurę i dzięki tej grubszej rurze wyciągamy ropę z pełną prędkością z tej kieszeni tutaj i z tych dwóch kieszeni tutaj. Jeżeli bym podłączył trzecią rurę jeszcze do tej rury drugiego poziomu, no to wtedy niestety nie wyciągałbym z pełną prędkością, co oznaczałoby, że nie zmaksymalizowałbym swojego potencjału, a więc warto cały czas o tym pamiętać. Dodatkowo, jeżeli chodzi o te rury, to na początku nie można, że tak powiem, podłączyć jednej rury, na przykład, znaczy więcej niż jednej rury do tego naszego szybu naftowego. Musimy podłączać je, znaczy musimy wykupywać kolejne ulepszenia i dopiero wtedy, czyli kolejne odnogi, i dopiero wtedy będziemy mogli taką rurę podłączyć. Jak widzicie, teraz na przykład nie mogę sobie podłączyć trzeciej odnogi, bo jeszcze nie mam tego ulepszenia. Całe szczęście gra nam podpowiada, czego nie możemy za bardzo robić, więc nie jest aż tak źle. Aczkolwiek warto też o tym pamiętać. Kolejną rzeczą jest to, że nie warto jest rozbudowywać rur do maksimum, chyba że mamy naprawdę dużą tego typu kieszeń. No ja tutaj trochę popełniłem błąd, jak widzicie, rozbudowałem sobie to do maksa, bo trzeci poziom jest maksymalnie rozbudowania rury i nie za bardzo wiem, czy będą kolejne kieszenie. No akurat tutaj mam szczęście i mamy kolejne kieszenie, ale tutaj mamy również kamienie. Normalnie przez kamienie nie można się przebić, chyba że wykupimy sobie ulepszenie, które pozwala nam przewiercić się przez skałę. Ja tego nie będę robił, ja zamiast tego zrobię małe obejście. Sprawi to, że będę trochę właściwie nie biedniejszy, tylko będę miał trochę dłuższą rurę i będę musiał raczej bawić się naokoło, ale przynajmniej nie będę płacił 750 dolarów za możliwość przewiercania się przez skałę. O, proszę bardzo. I teraz, jak widzicie, to co mówiłem wcześniej zaczyna działać, to znaczy mamy super grube rury, które tutaj mogą wyciągać olej z olbrzymią prędkością i olbrzymią wydajnością, no ale mamy beznadziejną tutaj małą rurkę, która już z taką aż prędkością nie jest w stanie tego robić. I tu jest dokładnie to samo, no przez chwilę było. Mieliśmy, czy właściwie nie mieliśmy, nie wyciągaliśmy tej ropy z maksymalną wydajnością. No i teraz widzicie, że mamy jedną rurę rozbudowaną na poziom drugi, która wyciąga ropę z połową maksymalnej możliwej wydajności. Oczywiście możemy też się trochę tym pobawić, bo możemy również, proszę bardzo, zrobić tutaj jedną dodatkową rurę i w ten sposób będziemy wyciągać z tej kieszeni
dodatkową ilość ropy. A z tą ilością koników bardzo łatwo wszystko sprzedamy. Co możemy teraz zrobić? Możemy sobie to porozbudowywać, bo czemuż by nie? Musimy jak najszybciej sprzedać całą ropę, bo już jesteśmy we wrześniu. I owszem, możemy czekać do grudnia, ale jeżeli się wycofamy wcześniej, no to oczywiście wtedy będziemy mieli dodatkowe pieniądze. A jaki jest cel tego? No cel jest taki, żeby jak najwięcej pieniędzy zarobić. Tu jak widzicie, nam kolega znalazł kolejną kieszeń. Jestem bardzo z tego powodu niepocieszony, gdyż albowiem ponieważ, że niestety, ale w ten sposób no trochę jest do dupy, bo muszę zbudować aż dwie dodatkowe rury, ale to chyba będzie ostatnia kieszeń. Żeby wyciągnąć i sprzedać całą tą ropę, którą tak naprawdę teraz powinienem przechowywać, a nie sprzedawać. O właśnie, nie będę w stanie wszystkiego sprzedać na czas. Dobra, sprzedawajcie, wyciągniemy tyle, ile się da. Nie będę już tracił więcej pieniędzy na rozbudowywanie tych rur, tylko po prostu sprzedajemy. Sprzedajemy jak najszybciej, jak najwięcej. Sprzedaliśmy wszystko. Możemy zatrzymać poziom. Gdybyśmy to zrobili przed 1 grudnia, dostalibyśmy dodatkowe $1000 za wcześniejsze wycofanie się z naszej krainy, z naszego kawałka ziemi. No i tutaj widzicie podsumowanie. Zarobki, wszystkie wydatki, cholerę pieniędzy wydałem na rury. No i dodatkowe bonusy za wyczerpanie złoża ropy, za sprzedanie całego złoża ropy, no i byłby jeszcze jeden za wcześniejsze wycofanie się. Wcześniej wspomniałem też, że od czasu do czasu pojawiał się taki timerek, jak widzieliście, takie kółeczko, taki zegarek powiedzmy. Ten zegarek oznaczał, że niedługo zacznie nam się przelewać ropa i zacznie nam po prostu, no, wyciekać i tracimy ją. I to jest bardzo złe, bo generalnie olbrzymie pieniądze się płaci nawet za ociupinkę. Jak ociupinka ropy ucieknie, no to są straszliwe pieniądze w tej grze, więc należy na to bardzo uważać. No i możecie zobaczyć, proszę bardzo, moje zyski w porównaniu do wszystkich innych. A nawet jak dodamy wszystkie ich zyski razem, to mnie nie przebiją, więc hej. Cóż, tak, czuję się dumny z tego powodu, że jestem dobry w jakąś grę, dziękuję bardzo. Natomiast co jeszcze można powiedzieć? No można powiedzieć o właśnie ostatniej rzeczy, czyli o aukcjach terenu. Nie będziemy przechodzić do aukcji papierów wartościowych i tak dalej, ponieważ są to rzeczy na późniejsze etapy. Jak widzicie, to już jest końcówka drugiej połaci ziemi. Każda połać ziemi, tak swoją drogą, ma jeszcze dodatkowe swoje własne jakieś różne... Jak to się mówi? Specjalności? Znaczy specjalności z jednej strony, a z drugiej strony dodatkowe trudności. Bo na przykład, no tutaj na tym pierwszym to nie ma praktycznie nic specjalnego, to po prostu wydobywamy ropę. Tutaj natomiast już zaczynają się schody, bo właśnie pojawiają się kamienie, które widzieliście, ale też pojawiają się, proszę bardzo, diamenty, które można również wydobywać, dostawać za to pieniądze, albo sprzedawać, no i sprzedawać i dostawać za to pieniądze, albo wymieniać na różnego typu specjalne usługi. Potem pojawia się jeszcze gaz, a potem pojawia się jeszcze coś. Także generalnie każda z tych połaci terenu, a jest ich 4, jak widzicie, przynosi ze sobą nową mechanikę, nowe ulepszenia. I naprawdę ta gra wciąga. Jak można... No nie wiem, czy odnieśliście takie wrażenie podczas tego gameplayu, natomiast mogę wam z własnego doświadczenia powiedzieć, że ta gra wciąga. Mam przegranych w tą grę ponad... No prawie 15 godzin, a widzicie, że tak naprawdę siedzę i buduję sobie... Raz na każdej mapie z osobna buduję sobie tak naprawdę tylko i wyłącznie
szyb naftowy i trochę rur. Więc no nie, wydaje się, że nie nic takiego specjalnego, a naprawdę, naprawdę gra strasznie wciąga, jest bardzo przyjemna i nawet jak ją przejdziemy, to mamy od razu drugi poziom, wyższy poziom z nowymi specjalnościami, nasze postaci dostają również nowe specjalne umiejętności, także jest tego naprawdę dużo do zabawy. No i co, a propos samego tego, co oznaczają te nasze kochane cyferki. Te cyferki oznaczają, ile ropy mieliśmy w danym polu. To było moje ostatnie, oznaczone na żółto. To jest mój chłop, mój Joshua. Także tutaj mieliśmy to na żółto oznaczone. To było to, które my wydobywaliśmy. No i widzicie, że mieliśmy najmniejsze pole, a jednak wydobyliśmy najwięcej ropy i najwięcej pieniędzy zyskaliśmy. Także jeżeli jest się cwanym i zna się mechanikę gry, to naprawdę można bardzo, bardzo dobrze tutaj sobie radzić, nie ma żadnych z tym problemów. Można, no i oczywiście tutaj widzicie, że niebieski, czyli to był Ricardo miał najwięcej ropy na swoim poletku ziemi, no ale niestety tego nie wykorzystał. No i tutaj mamy, ile po kolei na każde poletko ziemi możemy sobie przeznaczyć. Ja na przykład teraz mogę, ponieważ mam dużo pieniędzy, o proszę bardzo, oni się przekrzykują o to, oni cały czas próbują jeden drugiego przebić, no i obstawiają coraz więcej, więcej, więcej pieniędzy i stracą pieniądze tak naprawdę na ziemię, a jeżeli ktoś jest cwany, to wcale nie trzeba najlepszej ziemi, żeby zdobyć najlepsze zyski, prawda? Widzieliście to przed chwilą. Także równie dobrze możemy sobie po prostu wziąć inny jakiś teren, na przykład ten. Zobaczymy, ktoś mnie przebije. Przebili mnie. Tu nie było wcale źle. Okoliczne cyferki też nie są wcale takie złe, więc czemu by nie wziąć tego? I dzięki temu oni wydali znacznie więcej pieniędzy, a najprawdopodobniej i tak zarobią znacznie mniej. Tutaj możemy też sobie zobaczyć wszystkie ulepszenia, proszę bardzo. Akurat moich niestety nie widzicie, ale po cyferkach możecie zobaczyć, że mam najwięcej ulepszeń i najwięcej pieniędzy, także hej, jestem w czymś dobry. Ale żarty żartami, w każdym razie tak się przedstawia Turmoil. Nie jest to może jakaś, nie wydaje się przynajmniej jakaś, żeby to była jakaś skomplikowana strasznie gra. Natomiast jest naprawdę, naprawdę przyjemna. Polecam ją wam bardzo serdecznie, a jeżeli się do niej przekonacie, no to oczywiście zostaje jeszcze DLC, w którym dochodzi kompletnie nowa kampania, nowe mechaniki, nowe postaci, nie wiadomo co jeszcze. Core gry oczywiście jest taki sam, natomiast no bardzo, bardzo dużo nowości tam jest, bo miałem przyjemność zobaczyć. Natomiast no samemu zagrać niestety nie. Także dajcie znać, co myślicie o Turmoil, dajcie znać, co myślicie o tej takiej, powiedzmy, ala miniserii. Solvidro poleca? Podobają wam się gry, które polecam? Czy takie bardziej, powiedzmy, nie chcę powiedzieć indykowe, ale no indykowe, no nie oszukujmy się, ale naprawdę bardzo przyjemne i bardzo, bardzo dobre moim zdaniem. Dlatego właśnie je polecam. Także dajcie znać, co o nich sądzicie jak na razie, czyli o Kingdom New Lands i o Turmoil. Dajcie znać, czy graliście w to, jakie są wasze jakieś pomysły, jakie wy stosowaliście taktyki na przykład w Turmoil, czy może się czegoś nauczyliście z mojego krótkiego filmu. No i czy chcecie zobaczyć ich więcej? Ja na pewno mam w planach jeszcze kilka takich odcinków, a potem powrót do klasycznych bardziej gameplay, chyba że wam się ten koncept bardziej podoba niż po prostu standardowe gameplaye, które możecie zobaczyć na milionie innych kanałów. Także dajcie znać w komentarzach. Dzięki wam bardzo za uwagę i trzymajcie się. Na razie.